Cześć, w tym filmie porozmawiamy na temat siatki do tenisa stołowego firmy Spokej, model Filum, która wygląda w ten sposób. Siatka, długość 180 cm ma po całości, czyli możecie ją zastosować oczywiście do normalnych stołów do tenisa stołowego lub tych stołów midi, czyli 3/4. Wam pokażę w tym filmie, jak to zrobić, opowiem Wam dokładnie, jak ta siatka wygląda, jak się sprawdza, pokażę Wam ją założoną. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Na samym początku przyjrzyjmy się siatce, jak ona została zrobiona. Mianowicie, jak Wam przybliżę to do aparatu, no to widzicie, że dolna warstwa, dolna taśma jest granatowa, natomiast górna tasiemka standardowo jest biała. To jest praktycznie niezbędne podczas gry w tenisa stołowego. Są takie niektóre siatki, że mają tą górę ciemnozieloną lub nawet czarną, no ale wtedy źle po prostu się gra, bo jednak górna krawędź jest bardzo ważna, aby była dobrze widoczna. No i prawie wszystkie normalne siatki będą miały właśnie tą białą górną taśmę i to jest ważne, żeby wybierać takie, które będą miały tą krawędź mimo wszystko białą. W górnej krawędzi Wam jeszcze potem pokażę, będzie sznurek napinający, który możecie sobie naciągnąć, ale do tego jeszcze przejdziemy. Skupmy się na początku jeszcze na samej siatce. Cała siatka jest wykonana z tworzywa sztucznego. Jest ona na tyle silne, że tutaj nie ma możliwości, żeby coś pękło podczas gry, żeby coś się zepsuło. No i co więcej, te obszycia całej siatki są wykonane w sposób bardzo dobry. Tutaj nie ma żadnych jakichś niedociągnięć, jakichś szarpanych krawędzi. Wykonana jest po prostu dobrze. Dosyć sztywna, ale jeżeli ją napniecie, no to plus dla Was, bo ona nie będzie się odkształcać podczas gry, gdy piłka mocno w nią akurat uderzy. No i sama siateczka, to akurat nie jestem pewny, czy będzie widać dobrze w aparacie, jest wykonana z wielu drobnych włókienek syntetycznych. No i te oczywiście włókienka, każde z nich jest mocne. Tutaj naprawdę nic nie ma prawa się zepsuć nawet podczas ostrej gry. To jest po prostu przeplatanka wielu drobnych niteczek między sobą. No i to jest oczywiście rozwiązanie jak najbardziej prawidłowe, dlatego że najlepsze siatki są także wykonane w ten sam sposób. No i przejdźmy teraz już praktycznie do karabinka siatki. No i pokażę Wam, jak on wygląda samemu. Mianowicie coś takiego jest. Jest on wykonany w całości z metalu, no i w padce znajdziecie go w ten oto sposób złożonego, czyli po prostu tą rurkę będziecie musieli sobie postawić. Ona jest na wysięgniku takim, który ma w sobie blokadę, czyli po prostu coś, co dzięki temu można spakować do mniejszej, powiedzmy, powierzchni. Oczywiście przekładnik w środku jest taki, który będzie napinał siatkę, czyli robicie sobie, odchylacie to, blokujecie ramię, żeby Wam się w ogóle nie składało. Ona jest już usztywnione, bo po prostu ćpień został wbity. No i oczywiście nakładacie siatkę, przykładacie sobie, powiedzmy, tą szpilką. Założenie siatki jest bardzo proste, mianowicie końcówkę siatki posiadacie, nadziewacie ją na szpilkę. Oczywiście ta końcówka ma w sobie otwór, mi trochę ciężko jedną ręką sobie tutaj poradzić, ale już to przełożyłem. No i całość się nakłada na korpus. Zaciska, siatka została zamocowana i to wygląda w ten oto sposób. I to jest jak najbardziej wszystko tutaj, można powiedzieć, że w porządku. Siatka przy krawędziach prezentuje się w ten oto sposób. No i teraz pokażę Wam te sznurki, które są napinaczami. Mianowicie z każdej strony siatki znajduje się zwykły sznurek na gumkę. Nie zwracajcie uwagi, bo to jest ode mnie dołożone coś, o czym zaraz powiem. No i z każdej strony znajduje się sznurek, który leci w białej tasiemce. Przez całą długość siatki znajduje się on w białej tasiemce. I oczywiście jak z dwóch stron siatkę zaczniecie mocować do stołu, na tego klipsa, no to będziecie mogli sobie napiąć ją sznurkiem. Sznurek jest niezwiązany, ja sam go związałem. No i po prostu, gdy macie już przymocowaną tą siatkę z każdej strony, no jeżeli siatkę przymocujecie sobie do stołu, powiedzmy, że teraz jest tak jak na stole, ja Wam trzymam, żeby pokazać, macie z boku te sznureczki, oczywiście one są rozplątane całe, to najlepiej jak zrobicie coś takiego, że zrobicie sobie pętelkę na końcu sznurka i tutaj będziecie widzieli, że z boku tej rurki znajdują się takie zaczepy, na których możecie mocować ten sznurek, czyli napinacz. No sam sznurek, jeżeli nie będzie zawiązany na pętelkę, no to nie zostanie on zamocowany o ten zaczep, dlatego że się wyśliźnie, albo możecie zrobić to pętelką. I tą pętelkę będziecie przedziewali przez ten wystający odstęp i z drugiej strony napinali taką siatkę. Możecie to też zrobić na inny sposób, czyli taki trochę kombinatoryk, ale bardzo prosty do zastosowania. Bierzecie grubą gumkę, składacie ją na pół, przedziewacie przez po prostu
ten otwór, który tu wcześniej zrobicie i za ramówkę zakładacie, żeby ta gumka po prostu napinała siatkę, albo sposobem klubowym, czyli w klubach do tenisa stołowego, jak napina się nieraz siatki, gdy nie mają one łańcuszków tego typu, no to po prostu ten sznureczek się robi tak samo jak tutaj w pętelkę, wykorzystuje się drugi sznureczek lub ewentualnie gumkę i przyczepia na końcówce jakąś wodę, powiedzmy litrową wodę z każdej strony, jakbyście przyczepili, że ona będzie napinała tą siatkę, no to ta siatka naprawdę będzie mocno wtedy napięta i podczas ostrej gry nawet tutaj nie będzie żadnych problemów, że ta piłka będzie się dziwnie prześlizgiwała. No i o siatce Spokej Filum jeszcze trzeba powiedzieć to, że jest ona oczywiście na klips, czyli na końcu sobie zostawiłem to, co też jest dosyć istotne. Klips, wiadomo, działa na takiej zasadzie, że naciskacie go jak klamerkę, następnie nakładacie to na stół, klips automatycznie sam się zaciska. No i tutaj będziecie widzieli, że są też gumowane takie podpórki, które będą zabezpieczały Was stół przed uszkodzeniem. Od góry jest guma, a od tutaj dolnej strony guma też profilowana, taka półokrągła, czyli po prostu coś, co nie będzie niszczyło Wam krawędzi stołu, gdy przyczepicie siatkę. I tutaj często może pojawić się takie pytanie, jak mocny jest ten klips, czy on będzie mocno pozwalał napinać siatkę. Jeżeli zapniecie sobie ten klips na dwóch krawędziach stołu normalnego, no i napniecie ją butelkami takimi do litra z dwóch stron, ewentualnie, tak jak Wam wcześniej pokazywałem, ten sznurek będzie napinany grubą, mocną gumą z dwóch stron do ramówki, no to to napięcie siatki będzie naprawdę dobre, takie samo jak na, powiedzmy sobie, zawodach turniejowych gracie i tam nie będziecie mieli żadnego uchybienia w tym w realu. No i ta cała siatka 180 długości ma na 14,5 wysokości. Jest to standardowa wysokość, po prostu siatka jest o rozmiarach typowych. No i na koniec, jeżeli miałbym całość podsumować tej siatki Spokej Filum, no to Wam powiem, że możecie ją kupić w około 3 dychy, możecie za nią dać i nabyć coś takiego z przesyłką. No i do gry jest ona, nadaje się całkowicie w porządku, dlatego że spełnia ona wszystkie swoje zadania. Nie trzeba kupować tych siatek takich, wiecie, całkiem, co mają naprężenia na tych linkach, czy jakieś tam wysokość sterowana tutaj przez dodatkowe pokrętła, wysokość słupka siatki. Akurat w tym wypadku wszystko działa sprawnie i nie stanowi żadnego problemu. Tylko to rozwiązania musicie zrobić sobie na pewno takie, jak Wam pokazałem. Albo napina się z jednej strony po zablokowaniu jednostronnym sznurkiem o krawędzi, albo z dwóch stron gumkami lub zawieszonymi obciążnikami w postaci butelek lub dowolnych innych obciążników, jakie byście sobie mogli. W skali 1 do 10, jeżeli miałbym ocenić tą siatkę, to tutaj odnosząc się do jej ceny, czyli około 3 dych razem z przesyłką oraz naprawdę dobrej jakości i siły tej wykonania, no to ja spokojnie bym dał 9,5 temu produktowi na 10, a te pół punktu bym zabrał za to, że no sama w sobie jak przychodzi, no to jest pusty sznurek, który no nie da się tak prawidłowo zaczepić, aby napiąć tą siatkę. Musicie dopiero robić sobie na nim pętelki, kombinować właśnie z tymi gumkami czy dodatkowymi obciążnikami. No ale to jest w zasadzie bardzo małe uchybienie, bo 9,5 naprawdę siatka jest niezła i polecam. W Spokej Filum naprawdę produkt dosyć dobry i szczególnie tani. I to tyle z mojej strony. Jeżeli ktoś miał z nią do czynienia wcześniej, to zapraszam do napisania poniżej tego komentarza, co sami sądzicie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Koniecznie zapraszam na następne. Cześć!